Dzisiaj zmierzymy się w sylwestrowej bitwie na style. Muszę powiedzieć, Ewelina, że bardzo solidnie przygotowałam się do tej bitwy, ale też jestem ciekaw tego, co ty wymyśliłaś. Grzesiu, myślę, że nie mam o co się martwić. Najważniejsze, żebyśmy zainspirowali naszych widzów. Zapraszamy na bitwę na style, ostatnią w tym roku. Sylwester to szalona noc i jedyna taka w roku, więc uważam, że powinniśmy wyglądać wyjątkowo. Nie ma tutaj miejsca na nudę ani minimalizację w stylizacjach. Tak, tak, uważam, że powinniśmy błyszczeć, zwracać na siebie uwagę, po prostu wyglądać zjawiskowo. Dzisiaj w moich stylizacjach postawiłam na różnorodność. Z jednej strony elegancka, piękna suknia, która od razu skradła moje serce. Z drugiej strony odważna stylizacja, idealna do klubu, na Sylwestra ze znajomymi. Zobaczcie sami. Na bal proponuję długą, cekinową suknię z delikatnym trenem. Sukienka broni się sama i jest po prostu spektakularna, więc w dodatkach byłam oszczędna. Ciekawym elementem jest delikatna łezka z przodu sukienki oraz efektowne odkryte plecy. Całość dopełniają szpilki w kolorze niut. Druga stylizacja to czarny kombinezon. Kombinezony są szalenie wygodne podczas zabaw tanecznych. Ten jest ozdobiony błyszczącymi cekinami, dekoltem w literę V, który świetnie wysmukli, zaś dół wyeksponuje nogi. Buty proponują długie kozaki, jednak klasyczna czarna szpilka i na przykład cienkie rajstopy w delikatne wzory będą wyglądać równie pięknie. A oto moje propozycje stylizacji sylwestrowej. Pierwszą moją stylizacją sylwestrową jest długa suknia, raczej przeznaczona na bal, na wielki bal, bogato ozdobiona, do tego są złote dodatki i sandałki, które nadadzą tej stylizacji trochę lekkości. Druga stylizacja to jest stylizacja dla szalonej dziewczyny, która kocha błyskotki, która kocha się świecić. Cekinowa mini sukienka, strasowe buty, strasowa torebka i duży naszyjnik w gwiazdę. Idealna stylizacja dla szalonej dziewczyny. No Grzesiu, muszę przyznać, że postarałeś się. Ewelinka, twoje stylizacje też są bardzo fajne, ale najważniejsze, żeby one zainspirowały naszych widzów. Zdecydowanie. Dlatego zapraszamy Was na zakupy i bezpłatne konsultacje z nami i innymi stylistami Galerii Cliff. Szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia w styczniu.